Widzimy się 7-9 października. Jesteśmy z Państwem 3 dni w Opolu po raz pierwszy. Festiwal czekolady, najsłodsze wydarzenie w mieście na pewno. Degustacja to jest najważniejsza sprawa, ponieważ czekolada przede wszystkim jest smaczna, ale nie tylko. Czekolada jest niezwykle inspirująca. Można z niej rzeźbić, malować. Można tworzyć z niej filmy. Książki i też takie są. Będzie czekoladowe kino. Będziemy malować mural czekoladą. Będziemy tworzyć prawdziwe tabliczki czekoladowe i to będzie taki profesjonalny warsztat czekoladowy dla dzieci i dla dorosłych. Będziemy malować, będziemy rzeźbić, będziemy o niej opowiadać, więc wszystko, co się da z tej czekolady tak naprawdę zrobić, będziemy starali się tutaj Państwu pokazać. Gang czekoladożerców, szukajcie Państwo, ponieważ to jest niesamowity człowiek, który naprawdę z wielkim sercem i miłością tworzy czekolady bez mleka i bez cukru. I to są cały czas czekolady, są w różnych smakach. Znajdziecie Państwo czekolady z zapachem lasu, czekolady z przyprawami, ajurweda, z chili, tak? Więc tam rzeczywiście takie bardzo wytrawne smaki, ale też słodkie, znaczy słodkie bez cukru, tak? A on to zastępuje, on Państwu to wyjaśni, bo też będę z nim spotkanie, jak on tak naprawdę tworzy te czekolady, więc tak, to są taki typowo zdrowy produkt, gdzie ktoś, kto ma problemy zdrowotne, właśnie cukrzycy głównie, będą mogli się u niego zaopatrzyć i będzie smakowało, to polecam. Cytrynowa jest przepyszna. Jesteśmy drugim w Polsce producentem czekolady od ziarna do tabliczki. Trzeba wiedzieć, że czekoladę w dużych firmach zazwyczaj powstaje z miazgi kakaowej, czyli produktu już gotowego. Bardzo nieliczne firmy obrabiają, wytwarzają czekoladę od ziarna do tabliczki. Właśnie w takiej kategorii działamy my, czyli nasza manufaktura. Importujemy ziarna kakaowca. Skąd? Generalnie z całego świata. Oprócz tego, że wytwarzamy czekoladę, staramy po prostu się łączyć i jakby odkrywać ciekawe smaki. Na pewno chcielibyśmy zwrócić uwagę na naszą tabliczkę regionalną. Jesteśmy z Beskidów. Rejon Węgierskiej Górki to jest ten region, gdzie wytwarzamy prawdziwe oscypki. Prawdziwe, mówię naprawdę prawdziwe. Z zaznajomioną bacówką na Bukowinie przygotowaliśmy czekoladę regionalną z oscypką i żurawiną. Może brzmieć intrygująco, ale produkt jest naprawdę smaczny i koneserzy serów powinni zdecydowanie spróbować taką tabliczkę, ale cały czas eksperymentujemy. Mamy serię 7 tabliczek z kawą. Współpracujemy z sektorem browarniczym. Mam tutaj na myśli przede wszystkim z małymi rzemieślniczymi browarami i z tymi browarami tworzymy kooperacyjne tabliczki. Mamy w swojej ofercie tabliczki z chmielami, gdzie aromatyzujemy nowofalowymi amerykańskimi chmielami tabliczkę, która dzięki temu zyskuje aromaty żywiczne, bardzo takie rozbudowany wtedy jest profil smakowy i aromatyczny. Po raz pierwszy w Opolu, ale z całą pewnością nie po raz ostatni, bo mamy taką nadzieję graniczącą z pewnością, że ta impreza mieszkańcom Opola się spodoba i ma szansę wejść na stałe do kalendarza miejskich imprez. Nie mieliśmy jeszcze tylu producentów czekolady i wszelkiego, co się z czekoladą wiąże, wszelkich słodkości, w jednym miejscu na rynku podczas, tak mi się wydaje, najsłodszego wydarzenia w kalendarzu miejskim w Opolu. Pomysł na tę imprezę wziął się z takiego prostego spostrzeżenia. Czekoladę lubimy wszyscy, niezależnie od wieku.